regulamin obrad dzisiejszego zebrania sportowego Mazur w Gostyni 12 listopada 2014 roku. Wieści miejskie klubu sportowego Mazur w Gostynie biorą udział a. czynnym prawem wyborczym członkowie klubu, b. biernym prawem wyborczym zaproszeni gości. Paragraf 2. Zjazd jest prawomocny ze względu na liczbę obecnych członków. Paragraf 3. Każdy członek klubu ma prawo w głosowaniu do jednego głosu stanowiącego. Jeżeli coś nie pasuje, proszę mandat w górę, wyjaśniamy. Paragraf 4. Uchwały i inne decyzje walnego zebrania sprawozdawczego wyborczego zapadają większością głosów. Dla kierowania pracami zjazdu powołuje się w głosowaniu jawnym następujące osoby. Przewodniczącego zjazdu, protokolarza, komisję mandatowo-skrutacyjną 3 osoby, komisję wyborczą 3 osoby, komisję uchwał i wniosków 3 osoby. Paragraf 6. Zjazd członków miejskiego klubu Poszedł Mazur w Gostyninie wybiera w głosowaniu tajnym. Zarząd 7 osób, komisja rewizyjna 3 osoby. Paragraf 7. Członkami zarządu komisji rewizyjnej mogą być tylko osoby niekarane sądowo. Paragraf 8. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu komisji rewizyjnej mają członkowie klubu, czyli ci panowie, co mają mandaty, i komisja wyborcza. Każdy z członków ma prawo zgłaszania po jednym kandydacie do wybieranych głos. Listę uważa się za zamkniętą z chwilą zgłoszenia wniosku o zamknięcie listy. Paragraf 9. Podziału funkcji w zarządzie, w tym prezesa komisji rewizyjnej przewodniczącego, dokonuje się na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych władz klubu. Paragraf 10. Każdy uczestnik zebrania może wystąpić w dyskusji jeden raz. Głos dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut. Do zgłaszania wniosków uprawnieni są wszyscy uczestnicy zjazdu, a informowanie może być ustne lub pisemne. Paragraf 12. W sprawach klientów niniejszym regulaminem decyduje przewodniczący zjazdu. Kto jest za przedstawionym regulaminem obrad? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Nie ma. Zarząd klubu w następującym składzie. Prezes Grzegorz Sławiński, wiceprezes Ryszard Kiewicz, wiceprezes Wiesław Adamski, członkowie zarządu Marek Graczki, Jacek Marciszewski, Marek Damowski, Michał Piwonicz. Komisja rewizyjna Waldemar Banasiak, Artur Szulmar, Krzysztof Jacek. Zarząd klubu w następującym składzie. Prezes Grzegorz Sławiński, wiceprezes Ryszard Rzeczkiewicz, wiceprezes Wiesław Adamski, członkowie zarządu Marek Graczki, Jacek Marciszewski, Marek Damowski, Michał Piwonicz. Komisja rewizyjna Waldemar Banasiak, Artur Szulmar, Krzysztof Mykowski. To był skład. Jeśli chodzi o rok 2013, w tym okresie żeśmy szkolili grupę seniorów plus 4 grupy młodzieżowe. Grupa seniorów, drużyna seniorów, no jak wszyscy powiemy, niestety spadła z czwartej ligi do trzeciej ligi, do ligi okręgowej, ale są symptomy, że postaramy się wrócić w przyszłym roku do każdej ligi. Drużyny młodzieżowe zajmowały w tym okresie czołowe miejsca w tabelach swoich grup. I jak żeśmy składali budżet na rok 2013, bardzo żeśmy składali na 152 tysiące do Urzędu Miasta. Takie nasze były potrzeby, zgodnie z naszymi wyliczeniami. Dostaliśmy dotacje celowe, to były dotacje celowe, z których żeśmy się wyłączali. I tak na działalność pokazał dostaliśmy 50 tysięcy i z funduszu alkoholowego 45, co dało nam 95 tysięcy.